Witajcie, moi drodzy. Dzisiaj chciałbym powiedzieć kilka słów o bardzo zdemonizowanym temacie. Mianowicie o temacie demonów. Wiecie, kiedyś nawróciłem. To przez długi czas uczestniczyłem w różnych spotkaniach religijnych. Nie na jednym takim spotkaniu byłem, nie na jednej konferencji. Widziałem różne rzeczy. I zawsze miałem wrażenie, że coś nie gra z tym wyganianiem demonów. Dlaczego tak uważałem? Nie denerwujcie się. Zaraz powiem. Otóż wszystko wyglądało jak jeden wielki teatr. Ludzie zachowywali się zawsze tak samo. Może dlatego, że kiedyś obejrzeli jakiś film. Egzorcystę może. Albo może dlatego, że słyszeli, że tak się ludzie zachowują. Widziałem w tym jedną wielką zbiorową grupową świadomość. I widziałem wielu ludzi, którzy przychodzą. Sam się modliłem o niektóre osoby, ale z reguły były to wyspecjalizowani w tej służbie wyganiania ludzie, którzy kładli ręce na takiego czy innego delikwenta. I ten delikwent, delikwentka wyginali się, czasami krzyczeli, często płakali. Pluli, wymiotowywali, różne rzeczy robili. Tylko nieliczni z nich, naprawdę mogę ich policzyć na palcach jednej ręki, nie przyszli ponownie. Przynajmniej nie do tych ludzi, których ja znam. Ale większość przychodziła cyklicznie i robią to z pewnością do tej pory. Chodzą i przychodzą dokładnie z tymi samymi demonami, by te służby z nich je wygoniły. I pytanie, o co tu chodzi? Takie pytanie sobie zawsze zadawałem. O co tu chodzi w tym? Tu chodzi o coś innego. I teraz mi powiecie, no przecież co ty mi tu opowiadasz, Sebastian? Przecież jest napisane w tej książce, że Jezus wyganiał demony. Wiem, że jest napisane, kochani. Zaraz do tego dojdę. Powiedzcie mi, moi drodzy, jaką Ewangelię głosił Jezus Chrystus wszystkim, z którymi się spotkał. Była to Ewangelia Królestwa. Była to Ewangelia Królestwa, które jest w nas i przychodzi do nas niepostrzeżenie. Przyszło już. Ewangelii pokoju, którego świat nie zna. To Królestwo Boże, czyli sam Bóg wewnątrz nas, to pokój, którego świat nie zna. Ewangelię pokoju, Ewangelię jedności, Ewangelię Królestwa. Królestwo Boże, sam Bóg pokoju, pojednał nas ze sobą i już, nie dopiero kiedyś tam, już, a raczej od zawsze i na zawsze jesteśmy, byliśmy jedno z Ojcem. To jest Ewangelia Królestwa, jaką głosił Chrystus wszystkim, z którymi rozmawiał. W
Ewangelia, która powoduje, że zaczynasz być jedno z Ojcem. Każdy wasz problem, każdy wasz bebok, każdy wasz problem jest bebokiem. A ten bebok został zrodzony z jednej tylko i wyłącznie rzeczy. Z deficytu miłości bezwarunkowej, jaką ma dla was Bóg, z którym jesteście jedno. Zatem każda jedna rzecz, każda negatywna emocja, która często jest nazywana demonem, na przykład gniew, zazdrość, niecierpliwość, frustracja i mnóstwo innych tak zwanych negatywnych emocji, jest im dorysowane są rogi, ogon z tyłu i to jest demon. Kochani, to są nasze beboki, beboki z naszej szafy, z naszego dzieciństwa. W dzieciństwie poprzez to, że przechodziliśmy przez różne emocje, bo uczyliśmy się życia, na jakimś etapie naszego życia zawsze weszła jakaś bardzo mocna emocja, przy tej emocji weszły różne programy. Te programy nie mają rogów i ogona. Programy, które potem odbijają się nam czkawką przez całe nasze życie. Ludzie myślą, że jak pójdą do egzorcysty, ten nałoży rękę, powie abrakadabra, to wszystko od nich ucieknie. Nie mówię o bardzo ekstremalnych rzeczach. Nie o tym dzisiaj chcę mówić. Mówię o tych wszystkich rzeczach, które nas męczą. Ale wszystkie one wynikają z jednej rzeczy. Z braku, z deficytu miłości z naszego dzieciństwa. Tam urodził się każdy bebok, każdy program, który jest w naszej głowie. I od czasu do czasu daje o sobie znać. Ale w momencie, gdy zaczynasz rozumieć Ewangelię Królestwa, Ewangelię jedności, Ewangelię bycia jedno z Ojcem, z Chrystusem, jesteś Synem Bożym, zawsze i na zawsze umiłowanym, i Ewangelię nierozdzielności, tylko połączenia całkowitego, pokoju, którego nikt nie jest w stanie ci już odebrać z Ojcem, bo On, Bóg, nie Chrystus, ale Bóg w Chrystusie, świat ze sobą po Bóg w Chrystusie, świat ze sobą po jedną. Tego już się nie da rozdzielić. Po jedną. To jest jedność. To jest Ewangelia pokoju, jaką powiedział ci Bóg. Jesteś jedno z Ojcem, zawsze byłeś, zawsze będziesz. Nie ma więcej kłamstw na temat rozdzielności między Tobą i Ojcem. Jesteś i zawsze byłeś. Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie poczytując nam żadnych upadków, żadnych grzechów i powierzył nam, każdemu z nas, słowo po pojednania. Słowo, czyli naukę o tym, o tej Ewangelii, o Ewangelii Królestwa, o Ewangelii jedności, Ewangelii pokoju, której świat nie zna. Niestety ta Ewangelia nie jest głoszona w kościołach. Tam się głosi pokój, który świat zna. Chrystus przyszedł i za każdym razem, gdy mówił o Ewangelii, mówił właśnie tą Ewangelię. Jedność, nierozerwalności. Nierozerwalności. Moja ręka złapała cię i nigdy się nie puści, a ręka Ojca jest mocniejsza od wszystkich i nigdy, nigdy nie jesteś w stanie wyjść z tej jedności. Taką Ewangelię Królestwa głosił Jezus Chrystus. Wszystkim, z którymi się spotkał. Dopiero ta wiadomość, niezrozumiana intelektualnie, ale zrozumiana w twoim duchowym umyśle, powoduje, że
wyciągasz wnioski. Wyciągasz wnioski z tej Ewangelii i nagle, nawet nie wiesz kiedy, pewne rzeczy od ciebie odpadają. Odpadają te różne beboki od ciebie, odpadają te różne programy, które zostały ci wkręcone w dzieciństwie w momentach, kiedy towarzyszyły temu bardzo duże emocje. I wtedy wyrzuciliśmy to do podświadomości. Ale Chrystus w tobie, Królestwo, jedność pokazuje ci, Duch Prawdy ci pokazuje te wszystkie rzeczy, bierze cię za rączkę i zaprowadza cię do twojego dzieciństwa i pokazuje ci krok po kroku, jeżeli tylko mu na to pozwalasz, jeżeli wyciszasz swój umysł, jeżeli chcesz iść w tę podróż, On pokazuje ci każdą jedną rzecz. I wtedy wyciągasz wnioski. Wyciągasz wnioski i nagle się orientujesz. 2-3 tydzień po całej sytuacji, że tego już nie ma w twoim życiu, że to gdzieś odpadło, że to gówno się wysuszyło i się wykrusyło. Na tym polega Ewangelia jedności, Ewangelia Królestwa, Ewangelia miłości Ojca do ciebie, która zawsze była i zawsze jest i która wypełnia każdą tą dziurę z przeszłości, każdy ten deficyt, w której mieszka tak zwany bebok. Kochani moi drodzy, co robił Jezus Chrystus za każdym razem, gdy wyganiał demony z ludzi? Najpierw głosił im Ewangelię Królestwa, jedności, miłości, pokoju, który świat nie zna. Postudiowałem sobie troszeczkę oryginał naszych Biblii i tam, gdzie jest słowo wyganiać, tam jest greckie słowo ekbal, jego pochodna, które tak naprawdę nie oznacza wyganiać, ale które oznacza wyciągać. Z angielskiego, jak popatrzycie w angielski interlinearny przekład, to tam jest słowo extract, czyli wyciągać. Wiecie, jednym z tłumaczeń tego greckiego słowa jest wyciągać wnioski. Tylko i wyłącznie prawdziwa Ewangelia Królestwa jest w stanie uwolnić się. Dlatego Jezus powiedział, poznasz prawdę, prawdziwą Ewangelię, a prawda cię wyzwoli. Wyzwoli cię z każdego programu, z każdego beboka, z każdego demona i będziesz mógł później innych również z tego leczyć. Bo darmo wziąłeś, darmo będziesz dawał. Będziesz. Umarłych duchów będziesz wskrzeszał. Chorych będziesz uzdrawiał. Będziesz mówił Ewangelię Królestwa, a ludzie będą wyciągać wnioski i pozbywać się swoich demonów. Bo darmo wziąłeś i darmo masz dawać. Ewangelia Królestwa, Królestwo Niebieskie mieszka w tobie i nim emanujesz. Emanujesz tym pokojem na zewnątrz, mówiąc innym o tym pokoju. W pewnym momencie dojdziesz do takiego pokoju, że już nie będziesz musiał mówić, tylko będziesz siadał. Twoja obecność będzie emanować takim pokojem, że ludzie siedzący obok ciebie będą wyciągać wnioski. Będzie się to działo poza werbalnymi metodami, poza rozumem. Tak działa Królestwo Niebieskie, kochani moi. Królestwo Niebieskie nie działa tak, że się co tydzień spotykamy i wyganiamy demony i walczymy z nimi. Za każdym razem, jak napada nas jakaś myśl, gromimy to wszystko. Znam takich chrześcijan i są naprawdę wypaleni.
a ci, którzy jeszcze nie są wypaleni, zmierzają do tego. Każda walka ze złem prowadzi do tego, że samego siebie wykańczasz. Kto od miecza wojuje, od miecza ginie. Jeżeli gromisz non-stop otaczające cię beboki, to te beboki cię w końcu zjedzą, opanują. Ponieważ to, na czym się skupiasz, to do siebie przyciągasz. Istotne, że twoja intencja jest walka z tym czymś. Jeżeli z czymkolwiek walczysz, zawsze stoisz na straconej pozycji, przyciągasz jeszcze więcej tego czegoś, z czym walczysz, do swojego życia. Dopiero gdy wchodzisz w dystans wobec tego wszystkiego, w neutralność, nie mieszać się z ignorancją, neutralność wobec tych wszystkich zjawisk, a dzieje się tylko i wyłącznie wtedy, gdy jesteś w stanie się wyciszyć, wyciszyć się z tych emocji, które zagłuszają to wszystko. Wtedy dopiero jesteś w stanie złapać dystans i zacząć pracować nad swoim życiem. Stajesz obok i zaczynasz się obserwować w każdej jednej sytuacji. Nie potępiasz się już, nie tracisz czas na potępienie samego siebie, nie tracisz czas na potępianie osoby, z którą jesteś w konflikcie. Nie skupiasz się na emocjach, na niepokoju, tylko stajesz obok i zaczynasz obserwować sytuacji tak, jakbyś w niej nie uczestniczył, i zaczynasz wyciągać wnioski. Dlaczego tak się zachowujesz, a nie inaczej? Gdzie jest praprzyczyna tej sytuacji? Dlaczego tak się zachowujesz, bo może dokładnie w takiej samej sytuacji byłeś w dzieciństwie i twoi rodzice się tak zachowywali? Często nasi rodzice wyprodukowali w nas te beboki, te różne zwierzaki z wyspy doktora Moreau. Ale o tym w następnym vlogu. To wszystko na dziś, kochani. Zachęcam was do wyciągania wniosków. Amen.